Cześć, ja jestem May Fioletowa Wróżka i witam Was na moim magicznym kanale. Dzisiaj nie tak magicznym, bo jakkolwiek planuję, myślę, staram się, no to nie wychodzi mi w tej chwili powrót do magicznych treści i próba stworzenia filmiku, który sama chciałabym oglądać. Ale tak właśnie planuję, zastanawiam się i myślę i w końcu doszłam do wniosku, że sama przecież wszędzie powtarzam, że zrobione lepsze od doskonałego, a swoją drogą oczywiście prawo własności do tego powiedzenia ma pani swojego czasu. I ja się z nim całkowicie zgadzam, dlatego chyba już ponad miesiąc po ostatnim filmiku na tym kanale wracam do Was z tym zupełnie niedoskonałym i chyba nietypowym jak na to miejsce vlogiem. Mam nadzieję, że dacie radę wybaczyć mi tę zupełnie niemagiczną oprawę. Prawy brak makijażu, beznadziejne tło i bardzo dziwny kadr, ale ostatnio, no niestety bardziej dla mnie, nie mam tutaj warunków, żeby nagrać to jakoś lepiej. Jeszcze do niedawna była super pogoda i wyobrażałam sobie przepiękne ujęcia w ogrodzie, w cudownym słońcu, z kwiatami w tle. No ale teraz od ponad tygodnia praktycznie dzień w dzień pada i jakoś mi się nie widzi zabieranie aparatu w deszcz. Więc nagrywam w moim malutkim pokoiku na poddaszu, gdzie mimo okien na suficie nie jest wcale super jasno. No dobra, ale skoro nie mam takich warunków do nagrywania, to po co w ogóle to robię? Ano, zauważyłam, że mimo wszystko, mimo że mnie tutaj nie ma, to Was przybywa. I ogromnie się z tego cieszę. Nie chciałabym, żebyście pomyśleli, że zapomniałam o swoim kanale. Tak nie jest. I jak zwykle chyba zaczynam gdzieś od tyłu. Przychodzę dzisiaj do Was z takim nagraniem. Właśnie dlatego, żeby dać Wam update tego, co się dzieje. Może Was to interesuje, może nie, ale dla samego istnienia tego kanału myślę, jest to ważne. Bo pewnie wiecie, że jakiś czas temu się przeprowadziłam i na razie nie mieszkam jeszcze w miejscu docelowym, do którego miałam się udać. I tak, zmieniając całkowicie miejsce zamieszkania i styl życia, wzięłam sobie też trochę czasu na takie zrelaksowanie się. W tym czasie miałam nagrywać podcasty, miałam robić relacje na Instagramie, no i cóż, wyszło jak wyszło. A idealne warunki do tego, żeby wrócić do regularnego nagrywania na YouTubie, czy też może po prostu rozpocząć regularne nagrywanie na YouTubie, się nie pojawiły. I z każdą taką chwilą, kiedy musiałam z jakiegoś powodu przełożyć nagranie, czy to dlatego, że była brzydka pogoda, czy dlatego, że była właśnie za dobra pogoda i nie szło wysiedzieć w ogrodzie, czy znowu ktoś wyszedł z jakąś propozycją ciekawej aktywności na świeżym powietrzu, czy jakiegoś spaceru, jakiegoś zwiedzania. No i w końcu po kilku tygodniach stwierdziłam, że jak będę łapać ciągle się tych wymówek, to w końcu nic nie nagram. A pomysłów na filmy jest wiele. No i tak, i one się pojawią. A na razie właśnie taki krótki update z tego, co tam u mnie. Jak najbardziej wszystko w porządku, wszystko dobrze. Większość rzeczy jak najbardziej w zgodzie z planem. A to, co się nie udaje, to wynik prawdopodobnie tego, o czym opowiem Wam za chwilę. Ogólnie to chciałabym nagrywać dla Was filmiki ciekawe,
edukujące, ale też w jakiś sposób estetyczne. Takie, które sama bym chętnie oglądała, przy których montażu mogłabym się zrelaksować. Ale okazuje się, że w sumie nie za bardzo umiem takie rzeczy. Nie umiem też za bardzo mówić do aparatu, nie zapominając, co przed chwilą mówiłam. Czyli taki improwizowany flow nie wychodzi mi za dobrze. Ale ćwiczenie czyni mistrza, więc sobie myślę, może oprócz tego jednego wyjątkowego dzisiejszego pojawią się na tym kanale również inne vlogi. Dajcie znać, czy w ogóle Was takie coś interesuje, bo jest Was tutaj już ponad 120 osób, więc myślę, że mogę zacząć angażować Was bardziej w komentowanie tych wszystkich filmików. Żeby nie było, że ten filmik to tylko takie powiedzenie: hej, przeprowadziłam się, nie mam światła, nie mam gdzie nagrywać i za często wychodzę na zewnątrz, żeby mieć coś ciekawego do opowiedzenia, to chciałabym poruszyć pewną kwestię, która wydaje mi się ostatnio jest bardzo nagląca. Mianowicie, jeżeli ktoś z Was trafił do mnie na jakąś sesję albo widział, co zamieszczam w internecie, na Instagramie czy na grupach facebookowych, to może Wam się wydawać, że ja bardzo dużo mówię o odpoczynku. Że każdemu na każdą bolączkę praktycznie zalecam relaks, odpoczynek, urlop. I chciałabym trochę pogadać o tym, dlaczego tak jest. Pragnę zauważyć oczywiście, że wszystko, co mówię tutaj na kanale, to są moje własne doświadczenia, moje osobiste i te, o których opowiadają mi klienci, którzy przychodzą do mnie na tarota. Są to też wnioski, które wyciągam właśnie z czytania kart. I naprawdę wydaje mi się, że zwłaszcza teraz, w 2021 roku, jest to bardzo, bardzo naglący temat, bardzo ważny i bardzo ignorowany, właśnie ignorowany przez większość ludzi, których to dotyczy, i jest to właśnie temat odpoczynku, ale takiego porządnego. To już w sumie było maglowane zawsze, wszędzie. Każdy o tym mówił. Już wspomniana wcześniej pani swojego czasu zyskała największą popularność właśnie na tym, że pokazywała kobietom, matkom, że można odpoczywać, że można sobie odpuścić. I mimo to, mimo że naprawdę coraz więcej osób przychodzi z takim przesłaniem, że hej, nie musisz próbować sobie flaków dla sukcesu, że daj sobie trochę luzu i odpocznij, to mimo to ludzie cały czas o tym zapominają albo po prostu sobie na to nie pozwalają. A odpoczynek jest naprawdę mega ważny. No i tak, spotykam naprawdę mnóstwo ludzi, którym źle się wiedzie. Źle się wiedzie w takim kontekście, że nie wysypiają się, ciągle im się coś nie udaje, tak twierdzą. Ciągle ktoś, coś, całe życie, cały świat jest przeciwko nim. Są ciągle zmęczeni, że chorują, że nie wiem, w pracy im nie wychodzi, że nie mogą znaleźć nowej pracy, że z mężem albo z żoną się kłócą cały czas, że relacje międzyludzkie im trochę siadają i psują się i w ogóle to wszystko jest beznadziejne. I w ogromnej ilości przypadków szukają źródła tych wszystkich swoich problemów w moim ulubionym temacie, w klątwie, w uroku, że na pewno ktoś im źle życzy, że to na pewno jest jakiś urok rzucony w ich stronę, żeby nic im się nie udawało, żeby ciągle mieli pod górkę, żeby byli ciągle zmęczeni. Ja wtedy pytam taką osobę, kiedy ostatnio odpoczywała? Ale tak naprawdę, tak wiecie, że bo my myślimy sobie odpoczynek, aha, okej, no to idę spać, albo aha, okej, no to nie wiem, poczytam książkę, albo aha, okej, no to idę na spacer, albo o, urlop mam. No dobra, okej, to też są odpoczynki, też są formy odpoczynku, ale kiedy tak naprawdę siadamy, odkładamy wszystko, a już przede wszystkim odkładamy telefon i mam takie poczucie, okej, jest dobrze, odpoczywam, miło, fajnie,
Jak mi dobrze w moim własnym ciele, w moim własnym umyśle. Idę o zakład, że większość z nas, z was, z nas, no w sumie sama znam to też z autopsji, że zaraz pojawiają się w takich momentach myśli, o Jezu, co ja mam do zrobienia, że jeszcze trzeba to, tamto, sramto, że ale przecież ja nie mogę odpoczywać, bo jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, a w ogóle to może ktoś do mnie napisał na Facebooku, a może zamiast tutaj odpoczywać, to jednak, nie wiem, jakoś aktywnie bym coś poodpoczywała, nie wiem, jakieś może przy przygotowaniu, albo przy sprzątaniu, albo że jakieś deadline'y gonią. I zapętlamy się w taką bańkę wyrzutów sumienia od razu i to odpoczywanie męczy nas coraz bardziej. Bardziej niż to nieodpoczywanie. Zresztą to jest totalna plaga przecież, że ludzie twierdzą, że męczą się najbardziej, kiedy odpoczywają. To jest po prostu... To nie o to chodzi. To znaczy, człowieku, że źle odpoczywasz. No właśnie. No i mamy takie wyrzuty sumienia, że odpoczywamy, przecież tyle rzeczy jest do zrobienia. Albo uważamy, że odpoczywanie to leniuchowanie, a leniuchowanie jest złe, bo przecież trzeba być aktywnym, trzeba być produktywnym, trzeba coś robić. No ale się nie da, po prostu się nie da. I dowodem na to, że się nie da, jest właśnie to, że kiedy bardziej się zapętlamy w to robienie, w to dążenie do czegoś, w to poszukiwanie większego sukcesu, czy dlaczego tam w ogóle zaczynamy coraz więcej na siebie brać, to nasz umysł i nasze ciała nie wytrzymują. I wtedy pojawiają się takie rzeczy jak właśnie jakieś niepowodzenia, jak to, że się nagle potykamy codziennie o ten sam próg, który przecież od 20 lat mijamy i do tej pory nie było z tym problemu. To, że jesteśmy przemęczeni, to, że ludzie zaczynają być negatywnie do nas nastawieni. To nie jest tak, że to nagle jakaś dziwna magia się dzieje. Po prostu od nas się czuje, inni ludzie czują od nas, że jesteśmy przemęczeni. Tak samo jak spotykacie zapracowanego szefa, to też widzicie, że on jest jakiś nabuzowany i nie macie ochoty na kontakt z nim. Zazwyczaj. Rozumiecie alegorię, tak myślę. Więc tak jak wy nie macie ochoty być z kimś, kto wyraźnie sam nie dba o swój komfort psychiczny, to dlaczego ktoś miałby być w stosunku do was jakoś inaczej nastawiony? I naprawdę w wielu przypadkach już takie samo pozwolenie sobie na odpoczynek, ale taki prawdziwy, czyli okej, mam prawo do tego, żeby przez 2 godziny robić absolutnie nic, leżeć do góry brzuchem, nawet spać, albo gapić się w sufit, nieważne. To są 2 godziny dla mnie i odpoczywam. I taka chwila potrafi zdziałać naprawdę cuda. I od razu... No może nie wszystko się od razu układa, ale powolutku zaczynają się wtedy ustawiać te wszystkie klocki na właściwych miejscach i nagle okazuje się, że nie ma żadnej klątwy. Bo tą klątwą jest po prostu tylko to, że jesteśmy przemęczeni. I paradoksalnie, mimo że sama często non stop, wszystkim opowiadam, weź odpocznij, weź się zrelaksuj, daj sobie te chwile, weź kąpiel, zostaw te obowiązki, które masz na jutro, dzisiaj nie musisz ich robić. Bo to jest największa bzdura, że co możesz zrobić jutro, zrób dziś. No i co z tego? I jutro też nie poodpoczywasz, bo sobie wymyślisz, że będziesz robić coś z pojutrza i tam potem z popojutrza i tak... A kiedy odpoczynek? Dzisiaj. Lepiej dzisiaj odpocząć. To oczywiście może się potem zapętlić w taką pętlę prokrastynacji i odkładania, jak ja chociażby tutaj z tym kanałem, ale... Właśnie. O tym chciałam powiedzieć, że to jest ten paradoks, bo przyjeżdżając tutaj, ja aktualnie jestem w takiej okolicy, którą nazwalibyśmy wsią, więc ogólnie mam cudowne warunki na wypoczywanie. No i właśnie wszystko, moje ciało, mój umysł, pogoda, ludzie wokół mnie pchają mnie po prostu, żebym w końcu odpoczęła. Ja sobie tam wcześniej planowałam, coś myślałam, coś sobie chciałam koniecznie zrobić. Stawiałam sobie jakieś poprzeczki i nagle nie. Bo wszystko mówi nie. Teraz korzystasz z chwili tu i teraz. Łapiesz dzień i odpoczywasz. Nie mogę przecież zalecać komuś czegoś, czego sama nie znam. Więc sobie korzystałam trochę z tego.
I myślę tak właśnie, że to, że od kilku dni dzień w dzień pada, to właśnie jest też taki sygnał, że okej, chyba już trochę podpoczywałaś, to pora się brać do roboty. No i co? Ja obiecuję, że się do tej roboty wezmę. Mam nie tyle taki plan, co wielką ochotę, co też jest właśnie kolejnym takim czynnikiem, dla którego warto odpocząć, bo dając sobie to pozwolenie na relaks, na wyciszenie się, na poukładanie sobie wszystkiego w głowie, kolejne rzeczy przychodzą z większą łatwością. I też zaczyna się bardziej rozumieć to, czego się chce i ustawia się odpowiedni priorytet wśród tych obowiązków, które do tej pory tak nas goniły i męczyły. Dobra, to ja na dzisiaj chyba nie mam już nic więcej do pokazania. Nie wiem, kiedy się zobaczymy znowu. Jak coś, to całkiem często bywam ostatnio na Instagramie, więc zapraszam do obserwowania mnie na tym koncie. Ale mam nadzieję, że faktycznie zobaczymy się wkrótce. Nie wiem, czy w lepszych warunkach, czy w podobnych, ale koniecznie dajcie znać, jeżeli są jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła. No i co? No to widzimy się. Wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie i odpoczywajcie. Pa!